Seria Turok od lat kojarzy się z dinozaurami i dość sporą dawką wysublimowanej brutalności. Po świetnej pierwszej odsłonie, która początkowo wyszła na Nintendo 64, liczne sequele pojawiły się na różnych platformach i przedstawiały sobą różną jakość. Po 6 latach przerwy, Touchstone Games postanowiło wydać kolejną grę, tym razem z grafiką godną konsol nowej generacji i nazwało ją po prostu Turok. Jak tym razem poradzi sobie rdzenny Amerykanin polujący na wymarłe gady? Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest moja wideorecenzja gry Turok na konsolę Xbox 360. Chociaż seria początkowo opierała się fabularnie na komiksie pod tytułem Turok, to w najnowszej odsłonie powiązania te są w silnym zaniku. Bohaterem opowieści jest Joseph Turok, będący niegdyś członkiem grupy najemników o nazwie Wolfpack, który trafia na wypełnioną dinozaurami planetę i musi walczyć ze swoim dawnym mistrzem, niejakim Kainem. Nie będzie walczył sam, gdyż teraz należy do kompanii zwanej Whiskey Company, a jego koledzy długo nie obdarzą go zbytnim zaufaniem, co nie jest najważniejsze, bo i tak będą metodycznie ginąć przez całą kampanię dla pojedynczego gracza. Prawda jest taka, że fabuła jest nieciekawa, pełna kliszy bohaterów, którzy przypominają mi menty z uniwersum obcego albo innego Riddicka. Dialogi pisali chyba pijani żołnierze albo recydywiści, którym zabroniono używać wulgaryzmów, ale w pewien sposób wpasowuje się to w konwencję opowieści o najemnikach starających się przetrwać w bardzo nieprzyjaznych warunkach. Gra korzysta z nowej wersji silnika Unreal i powinna dzięki temu dobrze wyglądać, ale we mnie wywołuje dość ambiwalentne odczucia. Modele postaci są naprawdę niezłe, a wygląd dinozaurów robi duże wrażenie. Ale z drugiej strony czasami przeciwnicy wydają się wręcz świecić w ciemnościach, jakby mieli właściwości fluorescencyjne. Otoczenia są pełne szczegółów, ale odczucia psują pomazane tekstury i statyczna w większości roślinność. Niby Turok wygląda ładnie, ale pewne elementy grafiki psują wrażenie. Z udźwiękowieniem jest lepiej, bo chociaż muzyka jest dość standardowym kawałkiem delikatnej symfonii, o tyle efekty dźwiękowe są naprawdę dobre. Wystrzały, okrzyki, wybuchy czy odgłosy wydawane przez dinozaury nie tylko robią wrażenie, ale też jak w mało jakiej grze pomagają zorientować się w sytuacji. Na szczególną uwagę zasługują głosy postaci, ale co się dziwić. Jak są podkładane przez takich ludzi jak Ron Perlman czy Timothy Olyphant, to jakość jest gwarantowana. Sama rozgrywka, jak prawie wszystko w Turoku, wywołuje dość niejednoznaczne odczucia. Walkę prowadzimy z dwoma głównymi typami przeciwników, uzbrojonymi po zęby sługusami Kaina oraz uzębionymi po paszcze przedstawicielami okolicznej fauny, czyli głównie dinozaurami, chociaż i przerośnięte owady oraz inne paskudy też się trafią. Różne sytuacje oferują różne rozwiązania problemów, czasem mamy wybór, a czasem nie, ale zwykle albo podkradamy się po cichu i wyhańczamy wroga nożem oraz łukiem, albo też atakujemy otwarcie licząc na swoją siłę ognia, a czasem staramy się skonfliktować żołnierzy z bestiami, aby wytłukli się nawzajem. Chociaż akcja gry toczy się głównie w dżungli, czasem mamy możliwość wyboru stylu działania, to rozgrywka jest liniowa do bólu. Sama mechanika gry przywodzi na myśl serię Halo. Automatyczne leczenie, wysokość skoku, używanie dwóch broni naraz. Uzbrojenie samo w sobie jest całkiem ciekawe, a twórcy gry sporo uwagi poświęcili alternatywnym trybom ognia. Strzelba może wystrzelić flarę przyciągającą dinozaury, która niejednokrotnie pozwoli nam wysłać krwiożercze bestie na teren wroga. Minigana można postawić na ziemi, przeobrażając go w automatyczne działko stacjonarne, które zapewni nam osłony i odwróci uwagę przeciwnika, pozwalając go oflankować. Karabin plazmowy bardzo szybko się nagrzewa, więc trzeba strzelać krótkimi seriami, ale w przerwach zawsze warto wystrzelić z niego granat rozrzucający przeciwników po okolicy. Nie można zapomnieć o łuku, który jest niczym cicha snajperka. Niemniej, co zadziwiające, najwięcej radości daje zabijanie nożem. Jeśli tylko Turok zbliży się do przeciwnika trzymając nóż i uda się nacisnąć przycisk w odpowiednim momencie, to nasz bohater dokona widowiskowej egzekucji. Nie tylko zabija tak żołnierzy, ale też skutecznie przypomina dinozaurom, iż powinny były wyginąć. Animacji zabójstw przy użyciu noża jest sporo i wszystkie robią wrażenie. Niestety wiele elementów gry jest dość irytujące. Przeciwnicy często popisują się sztuczną głupotą zamiast inteligencji. Do tego w kampanii występują liczne i dość idiotyczne skoki stopnia trudności. Nie chodzi nawet o to, że nie lubię wymagających gier, ale lubię wyzwania stawiane inteligentnie, a nie sytuacje, w których muszę zareagować w dokładnie określony sposób albo mieć szczęście, aby przetrwać. Wierzcie mi, że dawno jakakolwiek gra mnie tak nie frustrowała, kiedy musiałem po 20 razy powtarzać jedną sekwencję. Co zabawne, pozostała część rozgrywki nie jest wcale taka trudna. Są tylko takie wkurzające momenty. Poza tym nawet najsilniejsze bronie mają dość małą siłę ognia i korzystanie z nich nie przynosi odpowiedniej satysfakcji. Dawno już nie widziałem w jakiejkolwiek grze, aby trafienie ze strzelby wrogiego żołnierza w twarz nie zrobiło na nim natychmiastowego wrażenia. Tryb dla wielu graczy jest obecny i zawiera pełen standard. Deathmatche, CTF-y, wargames polegające na wykonywaniu pewnych celów lub też powstrzymywaniu przeciwnika przed ich wykonaniem, a także co-op na kilku specjalnie do tego przygotowanych poziomach. Teoretycznie wszystko w multiplayerze działa jak trzeba, egzekucje nożami też są.
a nawet, to dość innowacyjne, po mapach hasają sobie dinozaury, które bezczelnie ingerują w konflikty między graczami. Niemniej, multiplayer cierpi na sporo niedogodności pochodzących z trybu dla pojedynczego gracza, jak na przykład niesatysfakcjonująca siła broni. A same gadziny potrafią irytować, gdy psują nieco zbalansowanie gry, skacząc nam na plecy w czasie wykańczania jakiegoś delikwenta. Turok jest grą posiadającą tyleż zalet, co wad. Ogólnie jest dość przyjemnym tytułem, a dinozaury i egzekucje nożem należą do jego największych zalet. Ale twórcy podjęli dużo nie najlepszych decyzji na etapie projektowania rozgrywki, która potrafi czasem bardziej frustrować niż bawić. Ode mnie dostaje jednak 7 na 10, bo wbijanie noża w gadzie czerepy jest wyjątkowo zabawne i chociażby dla tej radości warto jest ten tytuł przynajmniej pobieżnie poznać. Udanych polowań na wymarłe gatunki. Game on!